12. rocznica śmierci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Co pan sądzi o nadaniu panu pułkownikowi stopnia generała? No więc to jest nadanie słuszne i trafne. Na pogrzebie Kuklińskiego nasza delegacja pojawiła się w Powązkach i tam odczytaliśmy rozkaz i nadaliśmy stopień generalski generała strzelców pułkownikowi Kuklińskiemu. I do tym, nie dość, że nadaliśmy, a nominację wręczyliśmy wdowie Kuklińskiego. Joannie, tak? Tak, Joannie. Ale ponadto, żeśmy podmienili na w dniu pogrzebu podmieniliśmy tabliczkę na krzyżu, na tym nagrobną. I na tej tabliczce był generał Kukliński, a nie pułkownik Kukliński. Niestety ta tabliczka przetrwała tylko dobę, następnego dnia już została zdjęta. I zastąpiona. Bo ona była identyczna. U tej samego znaleźliśmy producenta, który robił tabliczkę dla Kuklińskiego, tą rządową, i myśmy identyczną zrobili, tylko już ze stopniem generała. I w Polsacie w wieczornych wiadomościach już było zdjęcie, było krzyża nagrobnego z tabliczką generała Kuklińskiego. Także ja popieram ten wniosek. Czyli brawo panie Antoni Macierewicz, ministrze także to, obrony. To jest, uważam, że pan minister robi wiele pozytywnych rzeczy, które są, naprawia błędy poprzedników. Czy błędy? No, czy celowe działania? Nie, no to są, to jest, tamte rządy były rządami okupacyjnymi, więc